Czy wszystkie firmy mają równe szanse na zyskanie opinii w sieci? Okazuje się, że nasza skłonność do wyrażania opinii i tego, jaka jest ta opinia, jest związana z branżą, w której się obracamy. Otóż promoter score to taki wskaźnik, który mówi, jaka jest skłonność do polecania marki, przyjmuje wartość od minus 100 do plus 100. Czyli im wyższa wartość, tym większa skłonność do tego, że będziesz polecał daną markę. I tak na przykład, według Customer Guru, bank HSBC uzyskuje notę minus 14, Citigroup ledwie 6. Tymczasem linie lotnicze Southwest uzyskują plus 60 i podobnymi wynikami mogą cieszyć się niektóre sklepy internetowe, na przykład słynny ze znakomitej obsługi sklep obuwniczy Zappos. Generalnie widzimy więc, że w zależności od tego, o jakiej branży mówimy, to ta skłonność do polecania oraz, co ciekawe, średnia ocena mogą być generalnie różne. Dlatego odnosząc się do tego, jakie opinie ma Twoja marka, musisz pamiętać, w jakiej branży działasz. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat opinii w internecie, jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądają opinie, czy właśnie noty Net Promoter Score dla różnych branż, zapraszam Cię serdecznie, chodź, przeczytaj artykuł o opiniach w internecie, linka wrzucam Ci w opisie do tego filmu. Przyjemnej lektury!